Kari piecze ciasteczka. Cześć, Kari. Te ciasteczka wyglądają tak smakowicie. Masz ich więcej w piekarniku? Doskonale. Tylko ostrożnie, nie chciałabyś ich zrzucić. O nie, co się stało? Ktoś właśnie rozbił szybę? Masz rację, zawiadommy patrol policyjny. Hej, patrolu! Jak się dziś miewacie? Będziecie grać w golfa? Niezły sposób na spędzenie wolnego weekendu! Ale muszę was zmartwić. Musicie na chwilę przerwać. Kari musi zawiadomić was o wydarzeniu. Ktoś rozwalił okno w jej domu. I wygląda na to, że nie jej jedynej. Zobaczcie, Lili ma pękniętą szybę. To się stało, kiedy przejeżdżałaś przez plac budowy? To musiało być przerażające. Dobry pomysł, Matt. Zaczynajmy nasze dochodzenie. Brama do placu jest zamknięta. Dobry pomysł, Frank. Możesz użyć swojej drabiny i kamery, żeby zobaczyć, co w środku. Ale tam nikogo nie ma. Masz rację, Franku. To musiały być kamienie, które rozbiły szybę Lili. Masz jakiś pomysł, Matt? Bardzo dobrze. Zobaczmy, czy są jakieś ślady w domu Kari. Hej, Kari! Wciąż rozwiązujemy zagadkę. Czy mogłabyś pokazać Mattowi i Frankowi tę pękniętą szybę? Ale bałagan! Zobaczmy, czy ten łobuz zostawił jakieś ślady. Hej, chwila, moment. A co to takiego? Matt ma rację. To piłka do golfa. To właśnie ona pewnie rozbiła szybę. Ale skąd się tu znalazła? Obok jest pole do golfa? W takim razie ktoś tu bardzo kiepsko gra. Lepiej zobaczmy, kto. Co widzicie, chłopaki? Wygląda na to, że znaleźliśmy tego łobuza. To Henry Garbus. Tak jest. Henry jest bardzo delikatny. Lepiej mu nie mówmy, co się stało, bo się obrazi. Dobry pomysł, Frank. Jeżeli zaprosimy Henry'ego do wspólnej gry,
Może moglibyście razem poćwiczyć uderzanie. I w końcu wszyscy zagramy w golfa. Dobrze się bawcie, patrol policyjny. I dziękujemy za rozwiązanie zagadki. Patrol policyjny. Dzień dobry, Harvey. Co dzisiaj będziesz porabiał? Zbierasz jabłuszka? To brzmi jak niezła zabawa. Jedźmy razem. O nie, a gdzie się podziały wszystkie jabłka, Harvey? Sądzisz, że ktoś je ukradł? Szybko powiadommy patrol policyjny. Hej, chłopaki! Ktoś ukradł wszystkie jabłka Harvey'a! Czy moglibyście nam pomóc? Jest w naszym sadzie! Dalej! Szybciutko, chłopaki! Dziękujemy, że tak szybko przybyliście, patrolu. Harvey musi dzisiaj zawieźć te jabłuszka do naszego miasta samochodów. Co zrobimy? Masz rację, Matt. Ktokolwiek ukradł te wszystkie jabłka, musiał być bardzo głodny. Albo złodziei było więcej. Dobry pomysł, Frank. Sprawdźmy w szkole. Tutaj nikt nie. Dzieciaczki, szukamy złodzieja jabłek. Czy widzieliście coś podejrzanego? Hektor, może ty mógłbyś wznieść się w powietrze i zobaczyć z góry? Dobrze. Czy coś już widzisz? Czekaj! Tam jest Billy i on ma jabłka! Szybko do niego! Matt, użyj turbo dopalacza! Zatrzymaj się, Billy! Nigdzie nam nie uciekniesz! O nie, on ucieka! Tak jest, Frank! Mamy go! Teraz już nie ma ucieczki. Lepiej się poddaj. Dobrze, Billy. Jesteś aresztowany. Dobrze, Harvey. W samą porę przyjechałeś. Chyba te jabłuszka należą do ciebie.
dobra robota, ekipo! Znowu rozwiązaliście kolejne zadanie! Miłego dnia, Harvey! Pa, przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku! Patrol policyjny. Cześć, Henry! Cześć, Tom! Naprawiasz farbę Henry'ego, tak żeby wyglądał świetnie na dzisiejszy wielki wyścig? Co się stało, Tom? Brakuje ci farby? To okropne! Tak, powinniśmy zawiadomić patrol policyjny. Może oni znajdą twoją farbę, zanim rozpocznie się wyścig. Matt, Frank! Ktoś ukradł farbę Toma! Tom i Hector będą bardzo wdzięczni, kiedy patrol policyjny pomoże im znaleźć farbę. Hej, a gdzie jest Hector? Poleciał zatrzymać bójkę? Cóż, wygląda na to, że będziemy musieli złapać tego złodzieja farby bez niego. Czy Matt szuka jakichś śladów opon? W tej okolicy nie widzę żadnych śladów. Znalazłeś jakieś ślady farby? Szybko, jedźmy tym śladem! Powinniśmy śledzić te drobne ślady po oponach. O nie! Wygląda na to, że te ślady przywiodły Matta i Franka do siebie. To nie jest złodziej. Chwila, chwila. To brzmi jak Hector. Chyba ta bójka, którą poszedł rozwiązać, musi być niedaleko. Tam jest mały Jeremy i mały Ben. Ale o co oni się biją? Hector ma rację. To nie jest prawdziwa walka. To walka na farbę. Wygląda na to, że znaleźliśmy naszych złodziei farby. A teraz czas się umyć. Nic się nie bójcie. Spodoba się wam. Gotowi? Widzicie? Nawet z wodą można mieć świetną zabawę. I na pewno mniej się ubrudzicie. Teraz zabierzmy tę farbę z powrotem do Toma, tak żeby mógł pomalować Henry'ego, zanim rozpocznie się ten wielki wyścig. Ale teraz małe samochodziki są smutne, bo nie mają czym się bawić. Świetny pomysł, Matt. Wyścig Henry'ego zaraz się rozpocznie. Matt mówi, że powinieneś przyłączyć się do patrolu policyjnego, jak tylko zwrócą farby Toma.
świetna robota, patrolu. Tom odzyskał swoje farby, a Henryk może teraz wziąć udział w wyścigu. A dzieciaki są zadowolone. Hej, Hela! Cóż za wspaniały dzień na przelot nad naszym miastem! O, zobacz! Tam jedzie traktor Ben! O, też się cieszysz tą piękną pogodą, Ben? O nie, Hela! A co tutaj się dzieje? Hela, uważaj! Ups! Ben, musimy natychmiast sprowadzić pomoc. Czy mógłbyś zawiadomić patrol policyjny? Dzięki, Ben. Trzymaj się, Hela. Pomoc już nadjeżdża. Mam, Frank, Hector? To znaczy psi patrolu. Zupełnie zapomniałem, że dzisiaj świętujemy psi patrol. Hela helikopter wpadła do rzeki i porwał ją prąd. Musicie natychmiast tam pojechać i ją uratować. Matt może pojechać od razu tam, gdzie rzeka wpada do morza. W ten sposób zaoszczędzimy czas i uratujemy Helę. Frank, Hector, Ben pokaże wam, gdzie dokładnie wpadła Hela. Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. Musimy się pospieszyć. Nie ma czasu do stracenia. Świetnie ci idzie, Matt. Już prawie jesteśmy na samym końcu rzeki. Mam nadzieję, że nie jest za późno dla Hel. O nie! To jest wodospad! Matt, jeżeli Frank i Hector nie złapią Heli w porę, ona wpadnie prosto na ten wodospad. Spokojnie, Hela. Frank i Hector już tu jadą. Hector, musisz coś wymyśleć, żeby zatrzymać Helę. Ten prąd w rzece jest bardzo silny, ale na szczęście udało ci się ją zatrzymać. Jeszcze chwila, a wpadłaby na ten wodospad. Frank, czy jest coś, co możesz zrobić? To dobry pomysł. Rozciągnij swoją drabinę i postaraj się złapać Helę w wodzie. Mam nadzieję, że to zadziała. O, właśnie napływa. Tak, udało się. Hela, jesteś już bezpieczna. Patrol policyjny cię uratował. Już dobrze, Matt. Hela jest uratowana. Hector, a czy możesz wyciągnąć Helę z wody? O, tam jedzie Ben. Wszyscy są już na miejscu. Możesz się zrelaksować, Hector. To dobry pomysł, Ben. Hector? Ben chce wyciągnąć Helę z wody i zaprowadzić ją w bezpieczne miejsce. Baba!
Dobrze, Hela. Ben zaraz cię wyciągnie z wody i pojedzie z tobą do garażu, gdzie naprawimy twoje śmigło. Dziękujemy za pomoc, patrolu. Jak zwykle spisaliście się na medal. Do zobaczenia. Patrol policyjny. Witaj, Krzysztofie. Cześć, Steve. Do zobaczenia później. Poczekamy, aż ten cement wyschnie. Mam nadzieję, że te małe samochodziki nie wpadną w ten mokry cement. Hej, dzieciaki, uważajcie! Tylko bez paniki. Musimy tylko was stamtąd wyciągnąć, zanim cement wyschnie. Świetnie! Twoi przyjaciele pojechali zawiadomić patrol policyjny. Tylko po kolei, dzieciaczki. Nic się nie martw. Matt i Frank mają już plan pomocy. Już dobrze, dzieci. Patrol policyjny jest tu, żeby was uratować. Jaki macie plan, chłopaki? Polejecie cement wodą tak, żeby znów stał się miękki? Co potem, Matt? Mam nadzieję, że jesteś wystarczająco silny, żeby wyciągnąć dzieci z tego cementu. Wow, ale siła! Świetna robota, Matt! A teraz musimy cię umyć, podczas gdy Matt wyciągnie twojego koleżkę. Dalej, Matt, uda ci się. Dobra robota. Hej, nadjeżdżają Krzysztof i Steve. Frank ma rację. Krzysztofie, nic się nie musisz martwić. Dzieciaki są już uratowane. Ale następnym razem powinieneś postawić znaki ostrzegawcze. Przeprosiny przyjęte.
Matt i Frank postawią pachołki naokoło cementu, w razie gdybyś chciał zrobić jakieś poprawki. O proszę, zupełnie jak nowy. Tak lepiej. Teraz małe samochodziki mogą się bawić, podczas gdy cement będzie schnął. Świetna robota, przyjaciele. Co się stało, mała Amber? Mama? Zgubiłaś swoją piłkę i teraz nie możesz trenować do wielkiego meczu? A może poprosisz patrol policyjny o pomoc? Chłopaki? Chłopaki? Ready, pop, pop. Już dobrze, mała Amber. Zobacz, patrol policyjny już tu jest. Mała Amber zostawiła tutaj swoją piłkę i pojechała załadować baterię. A kiedy wróciła, piłki już tu nie było. A czy był tu ktoś jeszcze, kiedy zostawiałeś swoją piłeczkę? Był tutaj Ethan? Ktoś jeszcze? Betoniarka Krzysztof! Śmieciarka Gary też? I zbierał śmieci w mieście? Jestem pewien, że jeden z nich zabrał twoją piłkę przez przypadek. Ciekawe, czy macie jakiś pomysł, jak rozwiązać tę zagadkę? To dobry pomysł, Frawa. Te ślady opon nie pasują do Ethana. Hektor, a ty dokąd lecisz? A, go, go! Chcesz zobaczyć, czy to Krzysztof zabrał piłkę? Nie widać jej tu nigdzie. Zobacz, tam jest! Gary jedzie na śmietnisko. Musimy go w porę zatrzymać. Oczywiście, Matt ma dopalacze. To świetny pomysł, Hektor. Hej, Matt, to Gary ma tą piłkę. I właśnie jedzie na śmietnisko. Musisz go natychmiast zatrzymać.
Gazu, Matt! A? A? Matt, pamiętaj o swoich dopalaczach. Gary, obawiam się, że przez przypadek zabrałeś piłkę małej Amber, kiedy zbierałeś śmieci. Już dobrze, to był tylko wypadek. Wracajmy teraz do niej. Mi baba? Tak ma. Dziękujemy ci, patrolu policyjny. Odnaleźliście piłkę małej Amber i dzięki temu będzie mogła teraz trenować do wielkiego meczu. Trzymajcie się i do zobaczenia.